Anna była zmęczona chłodem, który ogarnął miasto w zimowy dzień. Jej stara kurtka przestała już spełniać swoje zadanie, więc postanowiła zajrzeć do nowo otwartego sklepu z używanymi ubraniami. Wchodząc do wnętrza, przywitał ją charakterystyczny zapach starych ubrań i delikatny szum materiałów, które unosiły się w powietrzu. Sklep był niewielki, ale pełen różnorodnych ubrań od spodni i bluzek po płaszcze i kurtki. Anna przeglądała wywieszane rzeczy, szukając czegoś, co mogłoby ją ogrzać w tych zimowych dniach. W miarę jak przechodziła między regałami, jej wzrok padł na pewną kurtkę pikowaną w głębokim odcieniu granatu. Miała obszerny kaptur i wydawała się być w doskonałym stanie. Anna wzięła ją do ręki i przeciągnęła palcami po miękkim materiale. Czuła, jak przyjemne ciepło przenika jej skórę. Decyzja była szybka. Postanowiła, że to jest to, czego potrzebuje na nadchodzące mroźne dni. Skierowała się więc do kasy, gdzie życzliwa kasjerka pomogła jej w dokonaniu zakupu. Kurtka została starannie spakowana w torbę, którą Anna trzymała z niecierpliwością, czując się już gotową na odwagę, jaka wynikała z tego zakupu. Kiedy wróciła do domu, nie mogła się doczekać, aby zdjąć starą kurtkę i przymierzyć tę nową. Już na samym początku wiedziała, że to była doskonała decyzja. Kurtka była nie tylko ciepła, ale również wygodna i dobrze się prezentowała. Wieszak przyjął jej nowy nabytek z wdzięcznością, a Anna była gotowa stawić czoła zimowym wyzwaniom w swojej eleganckiej granatowej kurtce. Jednak nie zdawała sobie sprawy, że to właśnie w tej kurtce znajdzie coś, co odmieni jej życie. Kilka dni po zakupie nowej granatowej kurtki, Anna postanowiła przyjrzeć się jej bliżej. Usiadła na kanapie w przytulnym salonie, rozpinając delikatnie guziki. W miarę jak rozkładała kurtkę na swoich kolanach, jej palce natknęły się na coś, co wydawało się być zapomniane w jednej z kieszeni bocznych. Ostrożnie wyciągnęła rękę i wyjęła mały, zagięty kawałek papieru. Karteczka była przetarta i nosiła ślady wieloletniego użytkowania. Anna patrzyła na nią z ciekawością i pewnym zdziwieniem. To było coś zupełnie nieoczekiwanego, notatka, której treści nie mogła zrozumieć. Litery i znaki na kartce wydawały się obce, jakby należały do zupełnie innego alfabetu. Nie była w stanie zidentyfikować, w jakim języku została napisana. Kartka była jednym wielkim znakiem zapytania, ale jej tajemnicza aura sprawiła, że Anna nie mogła przestać myśleć o jej zawartości. Wzięła kartkę w dłonie i kilkakrotnie próbowała odczytać cokolwiek z tego, co było napisane, ale bezskutecznie. Każda litera i znak były dla niej niezrozumiałe. Poczuła się przytłoczona i niepewna, nie wiedząc, co ma z tym zrobić. W końcu jednak postanowiła, że musi się dowiedzieć, co kryje się za tą tajemniczą notatką. To była decyzja, która zaprowadzi ją na niezwykłą ścieżkę wydarzeń. Notatka wzbudziła w Annie nie tylko ciekawość, ale także głęboki niepokój. Zrozumiała, że nie może pozostawić tego zagadkowego odkrycia bez odpowiedzi. Dlatego postanowiła skorzystać z internetowego tłumacza, mimo że nie wiedziała, jaki język jest użyty w notatce. Siedząc w swoim salonie, Anna wzięła swojego laptopa i uruchomiła przeglądarkę. Skopiowała zawartość notatki i wkleiła ją do pola tłumacza online. Niecierpliwie czekała na wynik. Po kilku chwilach pojawiły się słowa, które rozjaśniły lub wręcz przerażająco potwierdziły jej obawy. Potrzebuję pomocy. Jestem przetrzymywany w nieznanym miejscu, pracuję bez przerwy i nie mam kontaktu ze światem zewnętrznym. Jest tu wiele innych osób w takiej samej sytuacji. To przesłanie przyprawiło Annę o gęsią skórkę. Zrozumiała, że notatka jest apelem o pomoc, a osoba, która ją napisała, jest w dramatycznej sytuacji. Serce Anny waliło jej mocno w piersiach, a uczucie niepokoju narastało. Teraz już nie było wątpliwości, że musi działać. Po odkryciu przekazu na notatce, Anna postanowiła niezwłocznie skontaktować się z lokalną policją, by podzielić się swoimi informacjami i przekazać notatkę. Czuła, że to jest kwestia życia i śmierci dla osoby, która ją napisała. Wiedziała, że musi działać szybko i stanowczo, aby pomóc tej tajemniczej osobie i wszystkim, którzy mogą być w podobnej sytuacji. Anna, wstrząśnięta przekazem z przetłumaczonej notatki, poczuła, że czas działać.
Niezwłocznie wybrała numer alarmowy policji i po chwili usłyszała głos funkcjonariusza na drugim końcu linii. W czym mogę pomóc? Zapytał oficer. Anna przekazała mu informację o swoim zakupie kurtki w sklepie z używanymi ubraniami i o tajemniczej notatce, którą znalazła w jednej z kieszeni. Opowiedziała także o treści notatki, którą przetłumaczyła na język polski. Funkcjonariusz wziął wszystkie te informacje na poważnie i zapewnił ją, że policja podejmie odpowiednie środki w celu zbadania tej sprawy. Proszę, przynieś notatkę na komisariat, powiedział oficer. Będziemy potrzebować wszystkich dostępnych informacji. Anna była gotowa działać, więc obiecała dostarczyć notatkę jak najszybciej. Po zakończeniu rozmowy z policją czuła się trochę uspokojona, ale jednocześnie nadal roztrzęsiona emocjonalnie. Teraz, kiedy przekazała informacje służbom policyjnym, pozostawało tylko czekać na ich działania i nadzieję, że sytuacja zostanie wyjaśniona, a osoby potrzebujące pomocy zostaną uratowane. Po rozmowie z policją Anna postanowiła dostarczyć notatkę na lokalny komisariat. Nie mogła doczekać się rozwiązania tej tajemniczej sprawy i nadziei, że osoba, która napisała notatkę, zostanie uratowana. Wrzuciła notatkę do torebki i ruszyła w kierunku komisariatu. Po przekazaniu notatki funkcjonariuszom na komisariacie, Anna zaczęła odczuwać mieszankę emocji, niepokój, niecierpliwość i nadzieję, że policja podejmie szybkie i skuteczne działania. Detektyw Martin, doświadczony śledczy, przejął sprawę. Rozpoczął on śledztwo od sprawdzenia sklepu, w którym Anna kupiła kurtkę. Po rozmowie ze szefem sklepu okazało się, że nie miał on pojęcia o notatce ani o jej pochodzeniu. Co więcej, twierdził, że nie był informowany o żadnych nieprawidłowościach w dostawach od swojego dostawcy używanych ubrań. Niezrażony brakiem informacji od szefa sklepu, detektyw Martin postanowił skupić się na treści notatki. Wydawało się, że to był klucz do rozwiązania całej sprawy. Teraz musiał dowiedzieć się, gdzie dokładnie była ta tajemnicza fabryka, o której mówiła notatka, i jakie były okoliczności przetrzymywania osób. Anna, choć czuła się niespokojnie, była gotowa współpracować z policją i pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Nie wiedziała, co ją jeszcze czeka, ale wiedziała, że musi pomóc tym, którzy znaleźli się w opresyjnej sytuacji, o czym świadczyła tajemnicza notatka. Wspólnie z detektywem Martinem wyruszyli na poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązania tej zagadki. Detektyw Martin zaczął badać notatkę wnikliwie, korzystając z pomocy tłumaczy i ekspertów do spraw języków obcych. Chociaż notatka była napisana w nieznanym języku, udało mu się zidentyfikować pewne znaki charakterystyczne, które mogły wskazywać na pochodzenie notatki. To była tylko jedna z wielu wskazówek, które postanowił wykorzystać. Jednocześnie, w tajemnicy przed szefem sklepu, który wydawał się niewinny, funkcjonariusze przystąpili do obserwacji jego działań. Wykorzystywali różne techniki, w tym śledzenie jego ruchów oraz podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Chcieli dowiedzieć się, czy szef sklepu miał jakiekolwiek powiązania z tajemniczą fabryką, o której mówiła notatka, lub czy mógł dostarczyć jakiekolwiek informacje na ten temat. Dni mijając, a obserwacja stawała się coraz bardziej skomplikowana. Szef sklepu wydawał się prowadzić zwyczajne życie, ale detektyw Martin był przekonany, że coś jest nie w porządku. Był gotów poświęcić wiele czasu i wysiłku, aby odkryć prawdę i pomóc osobom, które mogły być przetrzymywane w niewolniczych warunkach. Anna również zaangażowała się w śledztwo. Współpracując z detektywem Martinem, starała się znaleźć jakiekolwiek wskazówki lub informacje, które mogłyby pomóc w odnalezieniu tajemniczej fabryki i osób, które były przetrzymywane w okrutnych warunkach. Była gotowa stanąć na wysokości zadania i odkryć prawdę, która kryła się za tą tajemniczą notatką. Detektyw Martin i Anna pracowali wspólnie, przeszukując różne źródła informacji i tropiąc każdą dostępną wskazówkę. Coraz bardziej byli przekonani, że notatka była częścią większej układanki, która prowadziła do tajemniczej fabryki i osób tam przetrzymywanych. Jednym z tropów, który przyciągnął ich uwagę, były niejasne informacje o nielegalnym przemycie ludzi w regionie. Przez kilka kolejnych tygodni detektyw Martin zbierał informacje od informatorów i świadków, próbując zidentyfikować miejsce, w którym mogą być przetrzymywane osoby wbrew swojej woli. Było to niebezpieczne zadanie, ponieważ zorganizowana przestępczość nie dawała się łatwo namierzyć.
Anna również zaangażowała się w zbieranie informacji. Korzystała ze swoich kontaktów w internecie i próbowała nawiązać kontakt z osobami, które mogły mieć wiedzę na ten temat. Niektórzy z tych informatorów byli nieufni i ostrożni, ale Anna zdobyła ich zaufanie swoim zaangażowaniem w pomoc innym ludziom. Detektyw Martin zdobył pewne dokumenty i dowody, które wskazywały na określone obszary, gdzie mogła znajdować się tajemnicza fabryka. Wspólnie z Anną zdecydowali się na ryzykowną wyprawę, aby zbadać te obszary i dowiedzieć się, czy tam rzeczywiście przetrzymywane są osoby wbrew swojej woli. Ich misja stała się coraz bardziej niebezpieczna, ale była też pełna nadziei na wyzwolenie tych, którzy mogli cierpieć. Byli gotowi zaryzykować wszystko, aby odkryć prawdę i pomóc potrzebującym. Detektyw Martin i Anna wyruszyli na ryzykowną wyprawę w poszukiwaniu tajemniczej fabryki, o której mówiła notatka. Ich docelowy obszar był odległy i trudno dostępny, co czyniło całe przedsięwzięcie niebezpiecznym. Po kilku dniach przemierzania terenów, które mogły być potencjalnym miejscem przetrzymywania ludzi, detektyw Martin zauważył coś podejrzanego. Były to wyjątkowo odosobnione budynki, ukryte w gęstym lesie, zabezpieczone drutem kolczastym i monitorami bezpieczeństwa. Wszystko to wydawało się bardzo nielegalne i podejrzane. Anna i detektyw Martin postanowili zbadać to miejsce ostrożnie. Długo i starannie przygotowali się do akcji, gromadząc wszystkie niezbędne informacje i wyposażenie. W końcu, kiedy byli gotowi, weszli w tajemniczy obszar. Kiedy znaleźli się wewnątrz budynków, odkryli przerażającą prawdę. Fabryka, o której mówiła notatka, istniała naprawdę. W niewielkich pomieszczeniach przetrzymywane były dziesiątki ludzi, pracujących w skrajnych warunkach, pozbawionych godziwego traktowania i swobody. Były to osoby z różnych części świata, które padły ofiarą nielegalnego handlu ludźmi. Anna i detektyw Martin natychmiast skontaktowali się z lokalną policją, informując o swoim odkryciu. Funkcjonariusze ruszyli na miejsce i przystąpili do akcji wyzwolenia przetrzymywanych osób. Była to operacja, która przyniosła nadzieję i sprawiedliwość dla wielu niewinnych ofiar. Jednak to nie był jeszcze koniec ich walki. Teraz, kiedy fabryka została zlikwidowana, Anna i detektyw Martin musieli pomóc przetrzymanym osobom wrócić do normalnego życia i przyczynić się do schwytania osób odpowiedzialnych za ten przerażający proceder. Ich walka o sprawiedliwość trwała nadal, ale teraz byli pewni, że są na właściwej ścieżce. Po wyzwoleniu osób przetrzymywanych w tajemniczej fabryce, Anna i detektyw Martin postanowili nie tylko pomóc im wrócić do normalnego życia, ale także doprowadzić sprawców przed wymiar sprawiedliwości. To była ich misja, walka o sprawiedliwość dla wszystkich niewinnych ofiar tego przerażającego procederu. Współpracując z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi, Anna i detektyw Martin zapewnili wsparcie medyczne, psychologiczne i prawne dla wyzwolonych osób. To była długa i trudna droga do powrotu do normalności, ale wspólnie pracowali, aby zapewnić przetrzymanym jak najlepszą opiekę. Jednocześnie detektyw Martin prowadził dochodzenie w celu identyfikacji i aresztowania osób odpowiedzialnych za nielegalny handel ludźmi i przetrzymywanie niewinnych w niewoli. Śledztwo prowadziło do licznych zaskakujących odkryć, włączając w to sieć przemytników i handlarzy ludźmi, którzy działali na skalę międzynarodową. Anna również uczestniczyła w tej walce, wykorzystując swoje zdolności komunikacyjne i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Pomagała w identyfikacji świadków i dostarczaniu istotnych informacji dla śledztwa. Po wielu trudach, wysiłkach i wspólnym zaangażowaniu, detektyw Martin i Anna osiągnęli sukces. Udało im się zidentyfikować głównych sprawców i doprowadzić ich przed wymiar sprawiedliwości. To był moment zwycięstwa, ale także początek procesu wymierzenia kary sprawcom. Sąd skazał przestępców za ich zbrodnie przeciwko ludzkości, handel ludźmi i przetrzymywanie niewinnych osób w niewoli. Wyroki były surowe, co miało stanowić przestrogę dla innych potencjalnych sprawców tego okrutnego procederu. Dla Anna i detektywa Martina to było zwycięstwo moralne. Wiedzieli, że pomogli wielu osobom wrócić do normalności i uwolnili ich od koszmaru niewoli. Byli dumni z tego, że zdecydowali się działać, gdy znaleźli tajemniczą notatkę w kurtce, co doprowadziło ich do tego niezwykłego śledztwa i walki o sprawiedliwość.
Po zakończeniu sprawy Anna i detektyw Martin wzięli sobie czas na refleksję nad swoją przygodą. Byli zmęczeni, ale też wypełnieni poczuciem spełnienia. Wspólnie przeszli przez wiele trudności, ale także doświadczyli ogromnej satysfakcji ze swojej pracy. Anna zrozumiała, że jedno wydarzenie, jak znalezienie notatki w kurtce, może zmienić życie i prowadzić do niesamowitych przygód. Postanowiła dalej angażować się w działalność charytatywną i pomoc innym, niezależnie od tego, jak trudne są wyzwania. Detektyw Martin nadal służył w policji, ale ta sprawa była jedną z tych, które pozostawiły największy ślad w jego karierze. Była to sprawiedliwość osiągnięta dzięki jego uporowi i niezłomności. Po zakończeniu tej niezwykłej przygody Anna i detektyw Martin pozostali w kontakcie. Ta wspólna walka o sprawiedliwość i ratunek dla wielu niewinnych istnień była więzią, która ich na zawsze połączyła. Rozumieli się nawzajem na poziomie, którego nikt inny nie mógł zrozumieć. Długo rozmawiali o sprawiedliwości, o znalezieniu tajemniczej notatki w kurtce i o wszystkich trudnościach, jakie wspólnie pokonali. Ich rozmowy przekształciły się w coraz głębszą relację, a wzajemna przyjaźń przerodziła się w coś więcej. Pewnego dnia detektyw Martin zaprosił Annę na kolację. To był początek czegoś więcej niż tylko przyjaźń. W miarę jak czas mijał, ich uczucia stawały się coraz silniejsze. Byli dla siebie wsparciem i oparciem, zarówno w życiu codziennym, jak i w trudnych sytuacjach. Z czasem Anna i detektyw Martin zaczęli się spotykać oficjalnie jako para. Ich miłość była niezwykła i wyjątkowa, bo zrodziła się z połączenia dwóch ludzi, którzy wspólnie przeszli przez wiele trudności i przeciwności losu. To była miłość, która umocniła ich i sprawiła, że byli gotowi stawić czoła wszelkim wyzwaniom życia. Ich historia pokazuje, że czasem nawet najbardziej nieoczekiwane wydarzenia mogą prowadzić do czegoś pięknego i znaczącego. Anna i detektyw Martin byli dowodem na to, że miłość może rodzić się w najbardziej niezwykłych okolicznościach i trwać na zawsze.